Kelner winien być osobą o nienagannych manierach, pełną elegancji i klasy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim wykonywanie usług kelnerskich i wszystkiego, co się z tym wiąże. Może też przygotowywać napoje i potrawy, oczywiście w ramach obsługi klienta. Wykwalifikowany kelner zajmuje się również przygotowywaniem, organizacją i rozliczaniem usług gastronomicznych. Kelner powinien posiadać wysoką koordynację wzrokowo-ruchową, podzielność uwagi, a także zręczność. I jako, że jest to oczywiście praca pośród ludzi, bardzo ważna jest komunikatywność, najlepiej w kilku językach, uprzejmość, miła aparycja, a także dbałość o wygląd zewnętrzny. Kelner powinien być cierpliwy i uczciwy. Z zawodu dyskwalifikują wszelkie choroby zakaźne, choroby skóry, uzależnienia oraz wady węchu oraz smaku. Utrudniają pracę kelnera wszelkie wady, takie jak wada wymowy, wada słuchu oraz wada wzroku. Kelner posiada dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwszą jest wykonywanie usług kelnerskich, a drugą organizację usług gastronomicznych. Można je zdobyć w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dalsze wykształcenie można zdobyć na uczelniach wyższych, a także na kursach zawodowych, takich jak baristyczny czy barmański. A teraz przyjrzyjmy się pracy kelnera. Swoją historię z gastronomią rozpocząłem już w szkole średniej, gdyż chodziłem do szkoły gastronomicznej tutaj w Lublinie. Pierwsze kontakty z pracą już w czwartej klasie technikum rozpocząłem nad lubelskim tutaj zalewem. Później przeniosłem się na Starówkę do Lublina, a teraz tutaj właśnie do tej obecnej restauracji. Początki kelnerstwa mojego wyglądały tak, że na początku byłem pomocnikiem starszego kelnera. Pomagałem mu przygotowywać stoliki, przynosiłem posiłki, sprzątałem stoliki po klientach, nakrywałem od nowa. Zapoznałem się z kasą fiskalną, bonowaniem, rozliczaniem klientów, konsumentów. Po czym po pewnym czasie sam zacząłem obsługiwać klientów, sam bonowałem, przyjąłem samodzielne stanowisko pracy. No i tak jest do teraz. Pracę rozpoczynam od przygotowania sali, wymiany obrusów, składanie serwetek, polerowanie sztućców, polerowanie szkła, zapoznanie się z świeżymi daniami, które wchodzą danego dnia jako dania dnia. No i czekamy na tak zwane rozpoczęcie dnia, pierwszy klient i już tak z górki leci do ostatniego. W tym zawodzie największą uwagę trzeba zwrócić na detale, szczegóły, gdyż klient, który przychodzi do restauracji, takiej restauracji, w której tutaj pracuję, zwraca bardzo dużą uwagę na wszystkie detale, szczegóły, proporcje, czy wszystko jest dobrze podane z dobrej strony, o danej godzinie, o danym czasie, czy wszystko jest czasowane i elegancko. Osoba, która chce pracować jako kelner, powinna być miła, sympatyczna, uśmiechnięta. To są takie trzy podstawy w tym zawodzie. Reszta przyjdzie sama z czasem i z pracą. Narzędzia pracy w moim zawodzie składają się żakarda, czyli kelnerka, podręczna, serwetka jest to, otwieracz, czyli trybuszon, podręczny otwieracz do wina, do napojów, taca, z której serwujemy wszystkie potrawy, oczywiście musi być zapalniczka, długopis bądź pióro i notes. Najwięcej radości z pracy sprawia mi uśmiechnięty, zadowolony klient, który po posiłku mówi, że wróci, podobało się, było fajnie.